wszystkich widzów Telewizji Trwam bardzo serdecznie witamy w kolejnym programie Po Stronie Prawdy. Dzisiaj z Gdańska witają się z Państwem ojciec Piotr, Gabriela Gawron. Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, pomnik poległych stoczniowców. Miejsce, gdzie przelewała się niewinna pracownicza krew tych ludzi, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Znienawidzony zakład pracy, zalążek Solidarności, przełomu w walce o wolność naszej ojczyzny. Znienawidzony zakład pracy od rządów premiera Rakowskiego okazuje się także, że również i dzisiaj za rządów premiera Donalda Tuska są siły, które ten zakład pracy, Stocznię Gdańską, chce zmieść z powierzchni polskiego przemysłu stoczniowego. Po stronie prawdy, plan zatopienia polskiego przemysłu stoczniowego. Warto być razem z nami. Zapraszam. Proszę Państwa, z nami są dzisiaj emerytowani stoczniowcy, pracownicy, którzy od początku pracowali w tym zakładzie, dla których ten zakład od samego początku był bardzo ważny. Pani Alicja Kowalczyk, od lat 60. pracująca w Stoczni Gdańskiej. Pani Alicjo, jak wyglądał ten zakład, kiedy walczyliście o jego wolność? Tętnił życiem przede wszystkim. Początkowo było w ten sposób, że jak pracowałam w roku 60. w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych, to nawet było tak pod opieką SB, że projektanci z Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych nie mieli prawa przejścia na stocznię bez specjalnej przepustki. A niezależnie od tego tętnił cały czas życiem. Jak się wchodziło na stocznię i była cisza, to znaczy, że coś już się działo. Ale oczywiście mieliśmy bez przerwy pod ochroną mnóstwo SB-ków, pod naszą ochronę taką zwaną. Oprócz tego na wydziałach, których żeśmy znali. Wystarczy, jeżeli powiem taką rzecz, jak w 68 roku w marcu przestałam należeć do Związku Zawodowego, natychmiast się zjawił pan i pytał, przesłuchiwał mnie, dlaczego przestałam należeć do Związku Zawodowego. Już byłam, podpadłam. I to było nagminne. Nie mówię już o tych moich kolegach, bo przede wszystkim to oni. Kobiety mniej ważne. Kobiety mniej. Oczywiście, że byłyśmy i powinniśmy być. Najlepszy dowód, jak nas koledzy chronili, że jak się strajk w 80 roku zaczął, to pierwsze komunikaty były od razu o godzinie 9 rano, że kobiety mają opuścić stocznię. I kobiety opuszczały stocznię, faktycznie. Bardzo mało kobiet potem trochę wróciło, ale przede wszystkim. A poza tym to była mnóstwo, gwardia, nazwijmy to w ten sposób, gwardia ludzi, którzy doskonale wiedziała, o co chodzi. Pod hasłem Solidarność kryła się walka o wolność, o poczucie godności, o historię Polski, o tym, że byliśmy zawsze między innymi narodem wierzącym, a więc jeden z postulatów przywrócić mszę świętą. I taka była prawda. I to są ludzie, którzy doskonale, oni przeżyli wszystko, cokolwiek Polacy przeżyli od roku 45. I tu się zjawili. I tutaj byli we wszystkich dużych zakładach pracy. Ludzie, Polacy przeżyli wszystkie, całą swoją historię od 39 roku. Ci ludzie to doskonale czuli i dlatego ciągle tylko czekali na każdą okazję. Panie Alicjo, to co ciągle podkreślacie, dla was to nie jest tylko i wyłącznie zakład pracy, to jest zakład symbol. Nie tylko symbol, to był zakład, który w zasadzie był nasz, jak gdyby swego rodzaju domem. Tu pokolenia pracowały i jeszcze pracują pokolenia. Najlepszy dowód, że książkę, którą pani przekazałam, pisał jako pracę dyplomową syn naszego kolegi stoczniowca, sam później stoczniowiec. W tej chwili skończył studia oczywiście. Wybrał sobie temat Stocznia Gdańska od 13 grudnia 81 do 88 roku. I to jest, świadczy o tym, jak bardzo byliśmy zawsze związani i jak bardzo walczyliśmy o ten przemysł okrętowy. Zresztą, co znaczył przemysł okrętowy, to najlepszy dowód. I Stocznia Gdańska, jak budowała statki, to dyrektor świętej pamięci, dyrektor Gniech, który jak przyjechał, bo został wyrzucony ze stoczni za obronę stoczniowców. Jak przyjechał z Hamburga, to pierwszą rzecz, którą między innymi powiedział, że spotyka armatorów ze świata w Hamburgu, którzy mówią, że statki stoczniowe, jednej śrubki nie trzeba poprawić. Tak dobra była produkcja. I opowiadanie, że jak dzisiaj dowiedziałam się, jak mówił ktoś tam z Platformy Obywatelskiej, że to był zakład, duże zakłady byle co produkowały, to świadczy o tych ludziach, jak najgorzej. Nie mają zielonego pojęcia, dlatego uważam, że się nie nadają do rządzenia. Jak nie wiedzą o czym, to niech nie mówią.
Drodzy Państwo, po stronie prawdy jesteśmy przy legendarnej bramie Stoczni Gdańskiej. W tym miejscu jest dzisiaj z nami także obecny ksiądz prałat Henryk Jankowski, legendarny kapelan Solidarności. Księże prałacie, witamy serdecznie. Witam również. To bardzo ważne miejsce, w którym dzisiaj rozmawiamy o sytuacji polskiego przemysłu stoczniowego, ale to miejsce, w którym dobijamy się także o rzetelny przekaz prawdziwej historii dotyczącej powstania Solidarności, tego miejsca, gdzie Kościół był z pracownikami. Myślę, że to będzie bardzo dużo do powiedzenia, ale ja się streszczę. W każdym bądź razie tu od samego początku byłem razem ze stocznią. Jak tylko zostałem proboszczem, czy nawet czynnie popierając stoczniowców w strajku. I to jest bardzo ważne. Dzięki temu odczuli ogromną siłę, kiedy zobaczyli, że Kościół jest z nimi. Że ten Kościół jest nie tylko na papierku, ale jest Kościołem żywym. I początek tego strajku, w ten czas było gdzieś ten plac, gdzie stoimy, około 10 tysięcy wiernych. I to zdało siłę i moc tym wszystkim, którzy podejmowali strajk w obronie prawdy i w obronie wolności. Uważam, że jest dużo do powiedzenia. Nie chciałbym przedłużyć tej sytuacji w gadulstwo, tylko chciałbym to powiedzieć w dwóch, trzech słowach. To miejsce to jest bardzo ważne, bo przy tej bramie zginęli stoczniowcy. To jest bardzo ważne. I tutaj przed tymi trzema krzyżami, gdzie stoimy, był jeden, jedyny krzyż, który poświęcili stoczniowcy, kiedy tu rozpocząłem mszę świętą. Ta msza święta była ogromną siłą dla wszystkich uczestników. Gdzieś około 10 tysięcy ludzi było w ten czas. Dzisiaj uważam, są to miejsca już pamięci, gdzie trzeba uszanować tych wszystkich, którzy zginęli tu, którzy byli tu i którzy od samego początku dawali swoje życie dla wielkiej sprawy, którymi dzisiaj jako pamiątkę obchodzimy. Księże prałacie, dzisiaj ten zakład pracy ponownie w kolejach historii naszej ojczyzny walczy o przetrwanie. To przykre doświadczenie. To jest bardzo przykre doświadczenie, ale myślę, mając tą siłę stoczniowców tu obecnych i nieobecnych, że my nie damy. Będziemy robili wszystko, żeby przetrwać i tą stocznię bronić. Pomimo, że jest może mało, bo jest, można powiedzieć, już nie ta siła, która była w dniach strajkowych. Jak ja przyszedłem do Stoczni Gdańskiej i pozostałych stoczni, to było 18 tysięcy. Dzisiaj jest już, można powiedzieć, 3 tysiące, 4 tysiące najwyżej, a całość jednak stanowiła w ten czas, na owe czasy, ogromną siłę. Ksiądz prałat Henryk Jankowski, legendarny kapelan Solidarności. Również pan Tomasz Moszczak. Pan Tomasz był w latach 70. wiceprzewodniczącym w 80. Komisji Zakładowej, rzecznikiem pracowym. Wtedy walczyliście o Stocznię Gdańską. Dzisiaj można powiedzieć, że walczycie ponownie. No, Stocznia Gdańska dla prawdziwego stoczniowca to jest drugi dom. To jest drugi dom. Myśmy tu w zasadzie się wszyscy wychowywali. Myśmy się douczyli zawodu. Byliśmy z wspaniałymi ludźmi. Ludźmi, którzy mieli wielkie doświadczenie. Ludźmi, którzy ten zakład dźwigali z ruin po wojnie. Ratowali urządzenia przed Armią Radziecką, która wywoziła. Potem był ten zakład rozbudowywany. To było miasto. Ruch na Stoczni Gdańskiej to był większy nieraz niż na mieście. Przy każdym nabrzeżu stały statki. Stoczniowiec jeden do drugiego w większości ludzi, mimo że była ta inwigilacja, o której mówiła pani Alicja, to był, za przeproszeniem, jak brat. Tak można powiedzieć. Mieliśmy do siebie zaufanie, nie baliśmy się między sobą mówić, mimo że wiedzieliśmy, że można za to spotkać pewne represje. Ale po prostu, no to trudno jest to określić, czym jest stocznia. To był, jak w Niemczech jest wielka
polska firma Mercedes, która ma swoją markę, to teraz ci właściciele stoczni powinni usłyszeć, oni kupili markę, najlepszą markę okrętu statków na świecie. Kupili Stocznię Gdańską, której fachowcy są cenieni na całym świecie. To, co się w tej chwili dzieje ze stocznią, jest dla mnie rzeczą zupełnie niepojętą. Zakład pracy, który powinien budować od początku do końca statki, jest przez siły polityczne, no nie ma co się tu oszukiwać, przez siły polityczne niszczony. Niszczona jest, siły polityczne starają się niszczyć nie tylko gospodarczo, tu gdzie są te zakłady, te hale i tak dalej, ale stara się zniszczyć te więzy międzyludzkie. To jest bardzo przykre. Teraz się na pierwszym miejscu się wystawia pieniądz. Pieniądz, ludzie ciężko pracowali w tamtych czasach, też za moich czasów, ale ten pieniądz nie był najważniejszy. Teraz, ja tam mówię, to jest wyścig szczurów się zrobił. Wyścig szczurów, liczy się tylko pieniądz i tak by chcieli niestety politycy to widzieć. A my byśmy chcieli widzieć stocznię może bardziej tak, jak Japończycy widzą. Japończycy śpiewają hymn zakładu pracy na rozpoczęcie. Nikt się nie odważy nieraz wyjść, to jest przesada, nie? Niż wyjdzie właściciel zakładu. Stocznia Gdańska była bardzo podobnie. Stoczniowcy są tak związani z tym zakładem, tak związani między sobą i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. Choćby taka jedna ciekawostka, to co pani Alicja nieraz mówi, do stoczniowca można zadzwonić o 6 rano i nie będzie nikt miał pretensji, bo wszyscy wiedzą, że stoczniowiec czy pracuje, czy nie pracuje, czy pracował kiedyś na stoczni, o 6 rano jest na nogach, bo musiał stać zawsze o 5. Jest przyzwyczajony do ciężkiej, uczciwej roboty i to jest najważniejsze. Panie Tomaszu, walczyliście o ten zakład. Czy wtedy spodziewaliście się tego, jaki los czeka stocznię? Nie. Myśmy widzieli zupełnie inaczej ten rozwój sytuacji, ale no, można powiedzieć, że niedużo można było zrobić, już potem niedużo. Komunistyczna władza poprzez stan wojenny porwała ten zakład pracy, zniszczyła go, ale niestety, żeby to się na tym skończyło, można by było wszystko odbudować. Ale teraz niestety wszystkie kolejne władze w dziwny sposób usiłują się pozbyć Stoczni Gdańskiej. I ja nawet wiem, dlaczego usiłują się pozbyć, bo z tego miejsca, spod tej bramy, z tego etosu Solidarności, na Polskę płynie cały czas nurt wolności, a ludzie wolni nie są potrzebni władzy, są potrzebni ludzie podporządkowani. I dlatego za wszelką cenę należy zniszczyć ten zakład, żeby nigdy więcej stąd prawda nie wyszła na światło dzienne. I myślę, że to jest główna przyczyna. Proszę. Pan Ludwik Prądzyński. Panie Ludwiku, przedstawiać nie trzeba, także legendarny działacz Solidarności związany z tym zakładem pracy. Właściwie jakie znaczenie w pańskim życiu odegrała Stocznia Gdańska? Myślę, tak jak dla mnie, tak i dla wszystkich, stocznia to będzie nasza matka. Nie fizyczna, ale tak myślę i myślą wszyscy inni. Bo ona nas, mimo że to były czasy komunistyczne, ale ona nas wychowała, ona nas wykształciła, dała mieszkania i dała nam pracę. Chociaż to były czasy komunistyczne, bo ja się zapisałem do stoczni w 1975 roku. To były czasy niestety komunistyczne i no i dotrwałem do tego wielkiego ruchu, w którym miałem też szczęście uczestniczyć nawet na czele tego ruchu w 1980 roku. Panie Ludwiku, czy myśleliście, kiedy walczyliście o wolność pracowniczą, o godność pracowniczą w tym zakładzie pracy, że również po roku 89 przyjdzie wam walczyć o ten zakład? Musiałem powiedzieć tak, że biorąc udział w tym wielkim wydarzeniu sierpniowym, że doszliśmy do takiego momentu, że byliśmy troszeczkę wolni. To był ten czas Solidarności do stanu wojennego. I pomyślałem sobie, kiedy następny raz przyjdzie ta wolność, bo przeczuwałem, że kiedyś nastąpi to, że Polska odzyska niepodległość, że społeczeństwo weźmie w swoje ręce, Polskę weźmie w swoje ręce, że będzie ta sprawiedliwość. I ona nastąpiła w 89 roku, ta niepodległość, ale sprawiedliwość niestety nie nastąpiła. I to mnie boli najbardziej do dzisiaj.
Sprawiedliwość nie nastąpiła, to mnie boli najbardziej do dzisiaj te słowa pana Ludwika Prądzyńskiego, legendarnego działacza Solidarności. Po stronie prawdy, dzisiaj na żywo sprzed historycznej, legendarnej bramy Stoczni Gdańskiej, zakładu, który także i dzisiaj walczy o przetrwanie. Proszę państwa, z nami jest również pan Czesław Borecki. Pan Czesław widział, jak osobiście, jak Stocznia Gdańska była likwidowana. Panie Czesławie. Ja przypadkowo zjawiłem się tutaj w stoczni, bo w ten czas już nie miałem przepustki, więc wszedłem w jakiejś innej sprawie, ale zobaczyłem, co się dzieje na stoczni. I poszedłem po wszystkich wydziałach zobaczyć, jak jest niszczona ta stocznia. I zobaczyłem, to można było zawału dostać, jak stocznia była niszczona. Za kanałem, tam jest zakład, tak zwany Copek, to była nowa hala, tam jeszcze praca trwała. Ale była po drugiej stronie szkoła spawalnicza, szkoła, która była szkoliła spawaczy w Argonie, spawaczy elektrycznych. Jak zobaczyłem to, myślałem, że zawału dostanę, ponieważ okna były powybijane, drzwi powyrywane, instalacje elektryczne były zerwane, instalacje grzewcze były powyrywane, hałdy szaf ze szatni, gdzie stoczniowcy przebierali się, wszystko zostało wywalone na złom. Śruby przeróżnego kalibru, kołnierze, agregaty, stropy, liny, wszystko było wywalone na złom. Jak się dowiedziałem później, że wyszło polecenie, żeby z magazynu wszystko uprzątnąć, usunąć, wszystko z magazynów, porządek zrobić, więc wszystkie rzeczy, które nadawały się do produkcji, zostały wyrzucone na złom. I ja teraz zadaję pytanie, kto to wydawał te polecenia, żeby to wszystko poniszczyć, żeby to wszystko zniszczyć, szkołę spawalniczą, na wydziałach, wszędzie, na halach produkcyjnych, powybijane okna, wszystko zniszczone, urządzenia, maszyny. Nawet suwnice podobnież popalono, tak słyszałem, że popalono suwnice palnikami i wywożono na złom. Więc zadaję pytanie, komu zależało na tym, żeby w taki sposób, bestialski sposób niszczyć, to był sabotaż. Tą sprawę powinien prokurator się zająć, a nie my tu prości, zwykli ludzie, żebyśmy się dobijali o to. I dla mnie to jest dziwna sprawa, że na przykład komisja zakładowa, bardzo blisko komisja krajowa, jakoś nie reagowała na to. Dla mnie to wszystko dziwne jest, jak to się dzieje. I w ogóle dziwne dla mnie to wszystko, co się dzieje, bo mówią na przykład o komunie, że za komuny był cenzor, że jawna cenzura była i tak dalej. A dziś my mamy w dalszym ciągu cenzurę. To, co my tu mówimy, to światła dziennego nie będzie, że powiedzmy Gdańska Telewizja coś pokaże. Nie pokaże, na pewno. Bo pan prezydent Gdańska postara się, żeby na pewno w Gdańsku Gdańska Telewizja tego nie pokazała. No. No i wiele innych rzeczy dziwnych się dzieje właśnie ze stocznią, chociaż nie pracuję, ale interesuję się tą stocznią. Co tu się dzieje, jak ludzie narzekają, jak po prostu jest
Bardzo przykro mi mówić o tym, że w taki sposób nasze ugrupowania, można by powiedzieć, bo stąd wyrosły te ugrupowania, którzy warto teraz właśnie o to by stocznie zlikwidować. Ci ludzie stąd wyszli, przecież Tuska częściowo znam, wielu innych ludzi znam z działalności tutaj podczas strajków, podczas różnych zajść, podczas różnych tutaj posiedzeń i tak dalej. Znam ich z widzenia i osobiście niektórych znam ludzi i dla mnie to jest dziwne, że w taki sposób załatwia się w Polsce, tu w kraju, bo to robi się przecież w naszym państwie, w naszym, to się robi szkodę. Szkodę dla, nie tylko dla ludzi, dla całego państwa robi się szkodę. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie Czesławie. Pan Zbigniew Stefański, uczestnik wielu strajków w Stoczni Gdańskiej, ale także człowiek, który śpiewem zagrzewał działaczy Solidarności do tego, aby odważnie walczyli o wolność naszej ojczyzny. Dzisiaj w reportażu Po stronie prawdy ze Stoczni Gdańskiej przy pomniku poległych stoczniowców, przy legendarnej bramie Stoczni Gdańskiej usłyszymy raz jeszcze ten utwór muzyczny, który zagrzewał ludzi do walki o wolność naszej ojczyzny. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połambat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połambat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu. Przy bramie Stoczni Gdańskiej jest z nami były prezes Stoczni Gdańskiej, pan Andrzej Jaworski, obecnie prezes Fundacji Stocznia Gdańska. Witam, panie prezesie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Po raz kolejny podejmujemy temat bardzo ważny dotyczący tego zakładu pracy, jakim jest Stocznia Gdańska, stojąc w tym legendarnym, bardzo ważnym dla historii naszej ojczyzny miejscu. Panie prezesie, rząd premiera Donalda Tuska oskarża poprzednią ekipę rządzącą, rząd Prawa i Sprawiedliwości, jakoby zarówno premier rządu, jak i minister skarbu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości doprowadził ten zakład i inne polskie stocznie do tak dramatycznego stanu, jaki dzisiaj podejmujemy w temacie ogólnopolskich debat medialnych, często w debatach, które są niezgodne z rzeczywistością. Rzeczywiście tak jest, że od pewnego czasu ministrowie Platformy Obywatelskiej, posłowie tej partii bardzo mocno krytykowali poprzedników i mówili, że dla przemysłu stoczniowego, dla przemysłu okrętowego nic rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił. Dzisiaj pan premier po rozmowach z panem Barroso jakby trochę zmienił zdanie, dlatego że po raz pierwszy publicznie przyznał, że dzięki temu rządowi Stocznia Gdańska jest w najlepszej sytuacji, chociaż nie jest to sytuacja łatwa. Ja chcę przypomnieć, że właśnie problem, który wynikał do 2006 roku, polegający na tym, że Stocznia Gdańska była połączona ze Stocznią Gdynia poprzez własność akcji, to był problem, dla którego ten zakład pracy popadał w coraz większe kłopoty. Stocznia Gdynia robiła wszystko, aby mieć tylko i wyłącznie zyski, nie było tutaj żadnych de facto inwestycji.
i jedyna możliwość usamodzielnienia się tego zakładu dawała szansę zarówno dla Stoczni Gdańskiej, jak i dla Stoczni Gdyńskiej. Dlaczego dla Stoczni Gdańskiej? Dlatego, że uzyskanie tej samodzielności spowodowało, że zakład mógł zacząć się rozwijać, mógł zacząć wracać na mapę ekonomiczną, gospodarki morskiej świata. Natomiast Stocznia Gdynia, gdyby do tego podziału nie doszła, nie uzyskałaby środków finansowych, nie miałaby środków na normalne, bieżące funkcjonowanie. Tak więc podjęcie decyzji i przeprowadzenie tej decyzji o rozdzieleniu tych dwóch zakładów to była jak najbardziej właściwa decyzja i zarówno dla Stoczni Gdańskiej i dla Stoczni Gdyńskiej. Drugim ważnym elementem wynikającym niestety z zapisów z wejścia Polski do Unii Europejskiej było to, że Komisja Europejska bardzo mocno żądała, aby wszystkie stocznie w Polsce zostały sprywatyzowane. I czy to nam się podoba, czy nie, ten element musiał po prostu być spełniony i rozpoczął się proces prywatyzacji zakładów stoczniowych w Polsce. Jest to proces bardzo trudny, proces, w którym można zrobić dużo błędów. Stocznie Gdańskiej się udało jako jedynej. Rzeczywiście doszło do tej prywatyzacji i dzięki temu dzisiaj Komisja Europejska może powiedzieć, że teoretycznie Stocznia Gdańska jest w najlepszej sytuacji, ale to nie oznacza, że nie ma tutaj dużych problemów i rzeczywiście może zdarzyć się tak, że mimo że w tej chwili teoretycznie jest to najlepsza sytuacja, może nagle stać się, że będzie zupełnie odwrotnie. Wszystko zależy od tego, co w tej chwili zrobi minister Grat z Platformy Obywatelskiej, czy prześle do Komisji Europejskiej zgodnie z oczekiwaniami pani komisarz Kruse plan restrukturyzacyjny dla Stoczni Gdańskiej, czy tego nie zrobi. Jeżeli tego nie zrobi, rzeczywiście w Stoczni Gdańskiej mogą być problemy. Stocznia Gdańska obecnie jest w najlepszej kondycji, jak już usłyszeliśmy z wypowiedzi byłego prezesa Stoczni Gdańskiej. Rząd premiera Donalda Tuska oskarża byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego o to, że doprowadził do różnego rodzaju zaniedbań i doprowadził do tragicznego stanu polskiego przemysłu stoczniowego. 9 września tego roku przy tej bramie Stoczni Gdańskiej był obecny były premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Jarosław Kaczyński, który wyraził swoją solidarność ze stoczniowcami, z tymi stoczniowcami, którzy wiedzą, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Poproszę o materiał filmowy. Przyjechałem tutaj także, by zwrócić się do innego ośrodka decyzyjnego, do innych ludzi, którzy też podejmują decyzje. To ci, którzy dzisiaj rządzą Polską. To polski rząd. To jego premier, pan Donald Tusk. To minister Skarbu Państwa, pan Grat. Otóż do nich także się zwracam. I pozwólcie mi na to. Zwracam się do nich o to, by porzucili tą politykę, którą dzisiaj prowadzą. Politykę, która w gruncie rzeczy sprowadza się do jednego. Obrońmy się przed klęską, bo to jest ich klęska. To oni nie dopełnili swoich obowiązków. Ta sytuacja stoczni. To zagrożenie. I dlatego sięgają po Trybunał Stanu. Dlatego prowadzą kampanię przeciw nam. A ja apeluję do was, żebyście się wzięli do pracy, żebyście ratowali stocznię, żebyście robili wszystko, co można, żebyście jeździli do Brukseli. Pan minister Grat wyśmiewał w Sejmie te wizyty. Tak, były częste, ale dzięki temu stocznie jeszcze istnieją i mimo wszystko mają szansę na istnienie. A dla was, panowie, te wizyty najwyraźniej były zbyt ciężkie. Woleliście tutaj załatwiać różne sprawy, nie wiem jakie, bo jakoś wyników nie widać. Otóż powtarzam, apeluję do was o to, byście nie rzucali, tak jak choćby przed chwilą, kolejnych zarzutów o nieodpowiedzialność. Byście nie twierdzili, że ten wiec ma zaszkodzić polskim stoczniom. Pan Grat przed chwilą tak mówił, można to było zobaczyć w telewizji. Ten wiec jest w obronie polskich stoczni, wszystkich polskich stoczni. Brawo! Ale ten wiec
jest także, ja wcale tego nie ukrywam, w obronie tej stoczni, która daje chleb 2000 ludzi i ich rodzinom, ale także tej stoczni, która tak, was to może nie obchodzi, jest symbolem wolnej Polski i pozostanie symbolem wolnej Polski. Proszę Państwa, z nami jest również pani poseł Gertruda Szumska. Pani poseł, los stoczni pani zdaniem jest już przesądzony, czy jest jeszcze szansa? Przez 4 lata, będąc w Sejmie, walczyliśmy o to, żeby rozdzielić obie te stocznie. Tak jak już przed chwilą słyszeliśmy, chcieliśmy, żeby Stocznia Gdańska, która była zawsze siłą, która była chlubą wszystkich nas tutaj mieszkających w Gdańsku, to był jeden z najpiękniejszych i najważniejszych zakładów pracy. Uważaliśmy, że ta stocznia będzie zawsze. Nikt nie przypuszczał jeszcze w czasach Solidarności, że ta stocznia może upaść kiedykolwiek. I dzisiaj, gdy słyszymy, że minister skarbu, jadąc do Brukseli, proponuje najgorsze rozwiązanie, żeby znowu połączyć te stocznie, a wiadomo, że to połączenie nam nic nie daje, ale mało, że połączyć, to jeszcze proponuje olbrzymie pieniądze na rzecz tego, kto nas kupi, kto sprywatyzuje. No przecież to jest nieprawdopodobne, żeby oddać to, co ma się najlepszego, w ręce komuś spoza Polski i jeszcze jemu do tego dopłacić. Kiedyś rozmawiałam z prezesem tej stoczni i powiedział, gdybyśmy 10% tylko dostali, to byśmy byli siłą, największą siłą. Uważam, że dzisiaj nie powinniśmy już jeździć do Brukseli, nie powinniśmy prosić o to. My powinniśmy żądać i domagać się, żeby ten zakład, żeby zapewniał miejsca pracy wszystkim pracownikom. Jeżeli zlikwiduje się tę stocznię, będzie około 100 tysięcy ludzi bez środków do życia. To nie są żarty. To jest problem tak wielki, że trudno go objąć. Miejsca pracy muszą tu się znaleźć. I nie może jechać jeden czy drugi minister czy premier poklepywać się w Unii Europejskiej i mówić, że no ja załatwiłem. Co załatwił? Załatwił miejsca pracy? Załatwił, że ta stocznia będzie kwitła? Nie. Wobec tego nie zgadzamy się na to. Chcemy być w wolnej ojczyźnie. A jeżeli komuś to nie odpowiada, to my powinniśmy powiedzieć dosyć, wychodzimy z Unii Europejskiej. Bo tak dalej być nie może. Nie może być, żeby nas nękano, żeby nas prześladowano, dlatego że jesteśmy Polakami i chcemy żyć w wolnej Polsce. I dlatego uważam, że w tej chwili trzeba byłoby już zacząć stawiać warunki, ale nie z tamtej strony, tylko my powinniśmy stawiać warunki. Jeżeli to Unii Europejskiej nie odpowiada, źle bardzo się stało, że nie ma sił narodowych w Sejmie, nie możemy nic zrobić. My tu się spotykamy, rozmawiamy. Ludzie są świadomi, wiedzą, co się dzieje, ale prosimy wszystkich Polaków o zjednoczenie i powiedzenie dosyć tej niewoli. Panie prezesie, co ten rząd premiera Donalda Tuska zrobił dla uratowania polskiego przemysłu stoczniowego? Myślimy konkretnie o stoczni Gdynia, stoczni Gdańsk i stoczni Szczecin. I tu niestety odpowiedź jest bardzo krótka, nic nie zrobił. I to jest odpowiedź i krótka, i zarazem bardzo bolesna, dlatego że został zmarnowany bardzo długi okres, kiedy można było przygotować dobre programy restrukturyzacyjne, kiedy można było lobbować i można było stawiać takie żądania, aby polski przemysł okrętowy mógł się dobrze rozwijać i być konkurencyjnym dla wielu rynków stoczniowych na świecie. Sytuację mamy w tej chwili trudną także dlatego, że mimo że został dany kolejny czas na przedstawienie programów restrukturyzacyjnych, nic nie słyszymy na ten temat, aby w tym czasie powstały i były przedstawiane plany restrukturyzacyjne dla Gdańska, dla Gdyni i dla Szczecina oddzielnie, gdyż
takie są oczekiwania nie tylko pani komisarz Kruz, ale takie są oczekiwania załóg poszczególnych stoczni, które nie chcą, aby stocznie upadały, które chcą pracować, którzy chcą pracować i którzy chcą coraz lepiej zarabiać w tych firmach, które na to stać. Panie prezesie, pan minister Grat przed wyjazdem do Brukseli, przed 12 dniem miesiąca września, to był dzień ważny, właściwie werdykt został ogłoszony nieco wcześniej, powiedział, że pojedzie do Brukseli i wszystko załatwi, że te programy restrukturyzacyjne dla tych stoczni zostaną przyjęte. Stało się inaczej, konsekwencje odrzucenia tych projektów dla Stoczni Gdańskiej są błogosławieństwem, ale skąd panu ministrze taka ogromna wiara, że jest w stanie załatwić wszystko w Brukseli? Tego nie wiemy, chociażby także dziwimy się, że te wypowiedzi były zwłaszcza po tym, kiedy publicznie przekazywane informacje, że te wyjazdy do Brukseli nic nie dają. To był jeden z zarzutów do poprzedniego ministra, że tak często do Brukseli jeździł. I tutaj się okazało, że jeżeli się nie rozmawia, jeżeli nie stawia się warunków, jeżeli się nie żąda, to potem nic nie można osiągnąć. Te programy musiały być nieprzyjęte chociażby z tego względu, że naruszały one dyrektywy unijne, które mówią jednoznacznie, że kiedy tak ważne projekty są przedstawiane, muszą być konsultowane z przedstawicielami załogi, ze związkami zawodowymi. Były czy nie były? A tutaj no jednoznacznie można powiedzieć, że o tym zapomniano albo wręcz nie chciano tego robić. Pan Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańskiej, po stronie prawdy. Za chwilę dalszy ciąg programu. Proszę państwa, z nami jest również pan Henryk Jagielski. On również był w latach 70., 80. tym, który walczył o ten zakład. Panie Henryku, jak pan dzisiaj patrzy na tę sytuację, co się dzieje ze Stocznią Gdańską, to co pan wie? Jak patrzę na tę sytuację? Ja tylko powiem w ten sposób. Spotkaliśmy się kiedyś z dyrektorem Gniechim i mówi mi, że był na terenie stoczni i rozpłakał się. Ja mu odpowiedziałem, że ja to samo zrobiłem. Oglądałem Stocznię Gdańską i płakałem się. A tym bardziej, kiedy tutaj robią koncerty, to nie jest dla mnie koncert, tylko to jest stypa na ruinach Stoczni Gdańskiej. Stocznia Gdańska została sprzedana za marne pieniądze. Nawet ten złom, który jest w tej chwili w Stoczni Gdańskiej, to więcej milionów wezmą, aniżeli to, co zapłacili za Stocznię Gdańską. Tu należałoby jeszcze powiedzieć, że Stocznia Gdańska to było bardzo dużo fachowców. Coś tu się zawsze działo w Stoczni Gdańskiej. W Stoczni Gdańskiej były szkolenia, a przede wszystkim spawacze, różnych fachowców szkolono. Nie tylko dla Stoczni Gdańskiej. Szkoły w Stoczni Gdańskiej były. Kilka szkół było, technikum były, nawet i Politechnika to był wydział i tak dalej. A dziś tego nie ma. Dziś brakuje fachowców, dlatego że Stocznia Gdańska nie istnieje. I z przykrością patrzę na to wszystko. Nie mogę się z tym nigdy pogodzić. Pracowałem od 50 roku w Stoczni Gdańskiej na Wydziale W4. Był taki okres, kiedy budowaliśmy 36 statków, w tym 6 bodajże baz. To chyba na całym świecie tyle nie budowano statków w ten czas, co myśmy budowali wrota. 18 tysięcy ludzi pracowało, plus firmy zewnętrzne, które były tutaj serwisy, nie tylko polskie, ale i zagraniczne serwisy tutaj były, Stoczni Gdańskiej. Także jeśli chodzi o ten strajk, to za 10-15 minut dowiedział się już prawie cały świat i cała Polska, dlatego że tu były różne serwisy. I to tylko mogło się w Stoczni Gdańskiej stać takie rzeczy jak tego. Poza tym ona zginęła. Ta Stocznia Gdańska, dlatego że to jest sytuacja polityczna moim zdaniem. Zapoczątkował to Rakowski, a ci panowie, co dzisiaj są, i Lewandowski, Błażyński i wiele innych, dzisiaj sobie robią tutaj, przy tym pomniku, gdzie stoczniowcy zginęli, ja mogłem tam też, moje nazwisko mogło być tam. Bo nie tylko w Stoczni Gdańskiej, nie tylko na mieście ginęli, ale ludzie na przystankach ginęli w tym czasie, w 70 roku. Także moje nazwisko i wiele innych mogło być tutaj, ale jakoś myśmy się ochronili. Tutaj na tej bramie była szczelanina. I niestety dzisiaj jest to wszystko zaprzepaszczone. Wszystko dzięki tym układom takim tutaj koleżeńskim,
przyjeżdżają tu niektórzy dziennikarze, politycy i robią sobie przy tym pomniku wywiad. Jakim prawem, się pytam, tu gdzie ludzie poginęli, oni sobie robią polityczne wywiady. Między innymi kiedyś tutaj Lewandowski, ten, który dzięki niemu stocznia nie istnieje, Błażyński i wielu innych robili sobie z amerykańskimi dziennikarzami wywiady. Tak wygląda w tej chwili sytuacja. Nikt nie ratuje. Borusiewicz od czasu do czasu przychodzi tutaj na uroczystości grudnia czy coś podobnego. A dlaczego on tu przychodzi? Bo mi się wydaje, że jego kariera już się kończy tam jako poseł czy jako senator, a w tej chwili tutaj teren, który będzie zabudowany, prawdopodobnie tej drogi do wolności, chce zostać prezesem i znowu będzie miał stanowisko. Czy wiele innych, czy Lis, czy nawet taki Borowczak, który gada głupoty o grudniu, czy o wiele innych rzeczach na terenie stoczni. Więc od samego początku ja uważam, że te zostały wszystkie ślady zacierane już 31 bodajże września 80 roku po nas, po takich stoczniowcach. Dlatego, że myśmy znali bardzo dobrą sytuację wszystkich tych panów, co brali udział w takich Borusiewiczach, który nigdy nie był w Solidarności, bo nie mógł być, bo nigdzie nie pracował. A Solidarność to był związek zawodowy, musiał gdzieś pracować. Ja pamiętam, że taka sytuacja była, kiedy Felski bodajże przyszedł do mnie i zresztą tutaj Ludwik jest świadkiem i mówi, słuchaj, trzeba kogoś zatrudnić w Stoczni Gdańskiej do mnie. Ja mówię, kogo? Borusiewicza. A co on umie zrobić? No spawać, a spawać to trzeba umieć wobec tego. No ale to na kurs może iść tam na spawaczy. Później kiedyś rozmawiałem z dyrektorem Słabym i Słaby mówi, no ale co on umie zrobić? No nic, na kurs go. Kiedy? Nie, ale później go spotykamy, pojechaliśmy specjalnie do regionu z Felskim i mówię, że może przyjść na ten kurs. A on mówi, że ja nie chcę pracować w tym czasie już w Stoczni Gdańskiej, dlatego że w ten czas już był na to przygotowany, że ewentualnie, gdyby się ten strajk nie udał, to on przychodzi do stoczni i będzie rył. I nic nie będzie robił. Taka jest prawda. Wiele innych takich tego. Nie tylko Stocznia Gdańska została zlikwidowana. Mieliśmy kilka ośrodków czasowych, między innymi Drzewicz, Tarda i sanatorium mieliśmy. Dzisiaj jest to zlikwidowane. Dzisiaj nie mają gdzie jechać po prostu ci emeryci. Nie mają nawet gdzie się spotkać. Szpitala nie ma i wiele innych rzeczy. Było tutaj mnóstwo sklepów, kiosków różnych, gdzie kobiety, kiedy były trudności na zaopatrzeniowe na mieście, tutaj te nasze kobiety stoczniowe zaopatrowały się tutaj w Stoczni Gdańskiej. Tak. Panie Harnyku, dziękujemy bardzo, jeszcze wrócimy. Drodzy Państwo, jest z nami także pan Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej. Witam, panie przewodniczący. Serdecznie. Panie przewodniczący, walczyliście do roku 89, po roku 89 zaczęła się w nowych okolicznościach nowa batalia o przetrwanie tego zakładu. No tak, właśnie dzisiaj stoimy przy tej bramie historycznej, z jednej strony starsi stoczniowcy i z drugiej strony my, młodzież, która przez te 20 lat myślała, że już nie będziemy walczyć o stocznię, że 20 lat temu wywalczyliśmy niepodległość, to jest bardzo ważne, ale niestety, tak powiedział jeden z sygnatariuszy, porozumień, pan Ludwik, nie mamy sprawiedliwości, nie mamy prawdy i o tą prawdę walczyliśmy i walczymy dalej. Przez 20 lat wszystkie rządy, które dotychczas były, poza PiS-em, przepraszam, tą stocznię chcemy zlikwidować, bo stocznia była niebezpieczna, bo mówiła prawdę, że jest wyzysk w Polsce, że jest nieuczciwość. Zaczęło się to od Rakowskiego. Później rząd Tadeusza Mazowieckiego, który nie naprawił krzywd do końca, bo chodziło o przejęcie terenów. I tak naprawdę 97 rok, druga upadłość polityczna stoczni. Upadłość polityczna, ponieważ nie dopuszczono, aby ratować stocznię bez upadłości. Nie dopuszczono, żeby zrobić ugodę z wierzycielami, żeby kawałek gruntu wystarczyło malutką działkę sprzedać i stocznia byłaby uratowana. Stocznia nie trafiłaby w ręce Szlanty, niby polski kapitał. Do dzisiaj ten człowiek nie został rozliczony. Ten człowiek zadłużył, zniszczył Stocznię Gdańską, zniszczył również Stocznię Gdynia. Bo dzisiejsze skutki, które stoczniowcy Stoczni Gdynia przeżywają, to są jego kontrakty. Ten człowiek podpisał super kontrakt dla armatora izraelskiego, ale do tego kontraktu państwo polskie dopłaciło 500 milionów. I za to nie został rozliczony.
że stoczniowcy ciężko pracowali, ale nikt nie zapłacił. I dzisiaj walczymy wspólnie. Oczywiście inną drogą chcemy. Nie chcemy połączenia ze Stocznią Gdynia. Nie dlatego, że to jest po prostu jakaś zawiść. Po prostu my byliśmy połączeni i to dobrze nie wyszło, bo był jedni wyzyskiwali, to pracodawca wyzyskiwał, skłócał załogi. I Donald Tusk niestety tak we wszystkim kłamie. Codziennie dowiadujemy się w mediach, jak kłamie. Nie miało być prywatyzacji szpitali, a jest prywatyzacja szpitali. Nie miało być podwyżek czynszu, a są wielkie podwyżki czynszu i kroją się jeszcze większe. I tak o stoczni. Mówiono, że stocznie będą uratowane. Nie są uratowane. Donald Tusk wpisał się w scenariusz likwidacji stoczni. Na równi powinien stanąć razem z Kociołkiem, Kliszką, Rakowskim. Prędzej tutaj strajkował. Razem z Lechem Wałęsą szczycił się, a go tu nie ma. Zdradził stoczniowców i chce tą stocznię zniszczyć. Dlatego, żeby stocznia się nie broniła. I dlatego my mówimy jedno. Chcemy, aby stocznia była... Oczywiście, trzeba szanować historię. Stoimy w miejscu, gdzie zginęli nasi koledzy. Ale to ma być zakład rentowny, zakład, do którego więcej nie będzie się dopłacać. A tak naprawdę nikt nie wie, nie ma ujawnionej, jaka jest pomoc publiczna. Stocznia Gdańska, mimo tych wszystkich kłopotów, nie dostała żadnej pomocy. Dostała minimalną pomoc publiczną i kłamstwo to poszło do Brukseli. Skłamał o tej pomocy publicznej minister Grat. Kłamał panią Krus. I pani Krus o tym wiedziała. Dlatego dziwne jest, że to pani Krus, przecież nie wszyscy jesteśmy za Unią, to jest prawda, ale dziwne jest, że rząd polski niszczył Stocznię Gdańską, a pani Krus broniła, bo widziała za to, że tym wysiłkiem, tu jak ksiądz Parat powiedział, było nas 18 tysięcy. W tej chwili pracuje 2,5 tysiąca. Wielu ludzi musiało zwolnić się z pracy, nie wróciło do stoczni. Były wielkie wyrzeczenia. Załoga stoczni naprawdę przez te 20 lat wiele wycierpiała. Jest zmęczona, bo który zakład pracy walczy 20 lat? Stale w niepokoju, stale w niepewności i dlatego jesteśmy, tu ci starsi ludzie, którzy opowiadają, mają rację. My jesteśmy często już te pokolenia zmęczone tą stałą niepewnością, ale się nie poddamy. Będziemy walczyć dalej, choć do ostatniego, bo tak tutaj wszyscy mówią, stocznia jest żywicielką, stocznia jest matką. Niestety niektórzy tą matkę zdradzili. Niektórzy zdradzili, idąc w politykę i zapomnieli, przez lata tu nie byli. Wspominany Borowczak, wspominany Lech Wałęsa, wspominany wielu, którzy poszli w kariery polityczne i zapomnieli o stoczniowcach. Ci tutaj są, ci stoczniowcy, którzy są, oni są związani ze stocznią. I liczymy na to, że stocznia będzie uratowana, bo musi być uratowana. Musi być uratowana na całej Polski. I ja dziękuję tutaj telewizji TVN, bo to jest jedyna telewizja, która mówi prawdę. Ja na koniec już swojego wystąpienia chcę państwu pokazać, co robi ten rząd. Z jednej strony, bo mówimy, karze stoczniowców wyrokami sądu za to, że bronią nie tylko mnie, ale innych kolegów. Karze wyrokami sądów. Oczywiście nie idziemy dzisiaj siedzieć do więzienia, płacimy wysokie mandaty, kary za to, że bronimy stoczni. Ale nasze rodziny, no oglądając nowy rok, jesteś skazany. I z jednej strony za to, że chodzimy po ulicach, że domagamy się sił, a ten sam rząd, ten sam minister, prokuratura rejonowa w Gdańsku, kilka dni temu umorzyła śledztwo w sprawie nawoływania do zabójstwa księdza Tadeusza Rydzyka. Twierdząc o tym, że był to na portalu internetowym TVN24 było nawoływanie do zabicia księdza. I to było, i nawoływanie do zabicia kogokolwiek jest karalne. Prokuratura, proszę bardzo, z jednej strony karze stoczniowców, a z drugiej strony umarza śledztwa, bo ktoś jest niewygodny. Bo dlatego, że na łamach telewizji, trwam, na łamach Radia Maryja mówi się prawdę. I za tą prawdę płacimy wszyscy. Właśnie tym, co się dzieje w stocznie. Stocznia Gdańska mówi prawdę. Nawet niezrozumiale, czasami ktoś mówi, no wy się kłócicie. To nie myśmy się skłócili ze Stocznią Gdynia. My naprawdę jako robotnicy pewnie się pogodzimy. To minister Grat zrobił najgorszą rzecz. Nie słuchał Ojca Świętego. Ojciec Święty mówił jedno, nigdy jeden przeciwko drugiemu. Ale można było zrobić to, co minister zawiózł do Brukseli. Zlikwidujmy Stocznię Gdańską, ratujemy przez to Gdynię. No nie tędy droga. Zróbmy takie rozwiązanie, aby uratować i Gdynię, i Gdańsk, a nie skłócając i napuszczając jednych na drugich. Wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej, pan Karol Guzikiewicz, po stronie prawdy. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Proszę Państwa, jest z nami również pan Stanisław Kwiatkowski. Chciał spod tej symbolicznej bramy, spod Stoczni Gdańskiej skierować krótki apel, panie Stanisławie. No, ja 38 lat przepracowałem w tej stoczni i żal w serce ściska, ale powiem krótko. Wy wszyscy, którzy głosowaliście na Platformę Obywatelską, wstydźcie się dzisiaj, bo będziecie kiedyś tego ciężko żałować. Dziękuję. Ważnym i newralgicznym tematem w kontekście dzisiejszej sytuacji Stoczni Gdańskiej, polskiego przemysłu stoczniowego, jest pomoc publiczna. Prezesi stoczni, urzędnicy, ci, którzy są odpowiedzialni za stocznię, mówią zupełnie o innych kwotach, innej wysokości tych kwot, jeżeli chodzi o udzieloną pomoc publiczną. Zupełnie co innego mówił premier polskiego rządu, pan minister Grat, minister Skarbu Państwa, i te dane wylądowały, brzydko mówiąc w cudzysłowie, kolokwialnie na biurkach urzędników w Brukseli. W jednym z programów telewizji Trwam zapytaliśmy się pana ministra Grada, jaka jest rzeczywista wysokość pomocy publicznej udzielonej polskim stoczniom. Poproszę o materiał filmowy. W połowie 2007 roku do Komisji Europejskiej zostały wysłane zestawienia wszystkich pomocy publicznej, jaka płynęła do stoczni szczecińskiej, kto wysyłał? Gdyńskiej, gdańskiej. Rząd? Urząd UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który z kolei zbierał dane od ministra finansów, z KUKE, od samych stoczni, i zostało to przesłane. W oparciu o tamte dane, podczas rozmów i negocjacji z ISD na temat programu restrukturyzacyjnego dla samego Gdańska, ze strony komisji padła kwota 740 milionów złotych. I później w oficjalnej korespondencji, która do mnie docierała, Komisja Europejska o tym podawała tego typu kwotę, więc... Ale pan zna ten zarzut, czynienie, tak? Czynienie zarzutu, że to nie wiem, ja albo mój rząd tutaj jakieś dane wysłaliśmy, które były podstawą tego naruszenia, jest nieprawdziwe. Rozumiem, ale pan sprawdzaliście to, papiery, rachunki? Sprawdziłem, powiem tak, doprowadziliśmy do tego, że urząd UOKiK zweryfikował te dane i one w tej chwili są przez UOKiK przygotowywane. Będzie oficjalna informacja ze strony tego urzędu, jaka była wielkość pomocy publicznej przypisana jest dla samej Stoczni Gdańskiej. Chcę powiedzieć tak, że z tych danych, które ja ich jeszcze oficjalnie w tej chwili nie mam, ale te, które się spodziewam, jakie będą, to jest dużo niższa kwota niż ona wynikała z tej korespondencji z Komisją Europejską. Ile razy? 20 razy? Bo to 700 milionów, a 32? Tutaj jesteśmy w dużym problemie, dlatego że prawo europejskie inaczej kwalifikuje pomoc publiczną niż prawo polskie. I tutaj jesteśmy pod prawem europejskim w tym zakresie i Komisja Europejska operuje tak zwaną nominalną wartością pomocy publicznej. To jest nawet pomoc, która oficjalnie nie dotarła, ale nawet była obiecana. Czyli wynika z różnych dokumentów. Pan prezes Andrzej Jaworski, panie prezesie, myślę, że nie tylko ja, ale również i społeczeństwo polskie w tej całej sprawie czegoś nie rozumie. Pan minister ponad 10 miesięcy temu mówił, że ta kwota jest jasna, zdeklarowana, zbadana, zweryfikowana, opiewa w przypadku Stoczni Gdańskiej na sumę około 750 milionów złotych pomocy publicznej. W programie w telewizji Trwam nie tak dawno mogliśmy usłyszeć, że są to kwoty, które dopiero będą sprawdzane. Zatem rzeczywiście, jak należy popatrzeć na działalność ministra, który parę miesięcy wcześniej mówi, że ta kwota jest kwotą pewną, po paru miesiącach mówi, że jeszcze trwają badania, że nie jest w stanie jasno dookreślić, jakiej wysokości jest ta kwota, a ta kwota, przypomnijmy, znalazła się na biurkach urzędników Parlamentu Europejskiego. Dokładnie, jest to bardzo ważna informacja, aby podawać prawdziwe kwoty pomocy publicznej, które zostały poszczególnym zakładom udzielone, dlatego że w momencie, kiedy są problemy, kiedy Komisja Europejska może zażądać zwrotu tych kwot, od tego zależy, czy dana firma będzie dalej istniała, czy też będzie musiała ogłosić upadłość. I dlatego my od samego początku walczyliśmy, aby kwota, która de facto została Stoczni Gdańskiej udzielona, w wysokości 36 milionów złotych, w postaci pożyczek, które zostały spłacone, była tą kwotą, którą polski rząd, obecny rząd, będzie przedstawiał w Komisji Europejskiej. W momencie,
kiedy ta kwota zostałaby potwierdzona w tej wielkości, opłacałoby się tą kwotę oddać do Polskiego Skarbu Państwa i następnie bez żadnych ograniczeń produkować statki, produkować tak, aby jak najwięcej osób mogło w stoczni pracować. W momencie, kiedy ta kwota została przedstawiona w niebotycznej kwocie, w niebotycznej wielkości, nie wiadomo skąd ta wielkość się wzięła, od razu nastąpił problem w postaci takiej, że nikt nie jest w stanie na dzień dzisiejszy zwrócić tak olbrzymią kwotę, ponieważ 740 milionów, a 36 milionów, no to jest po prostu różnica niebotyczna. I najgorsze jest to, że rzeczywiście urzędnicy przyznali się do tego, że nie wiedzą skąd ta kwota się wzięła, a następnie zaczęli mówić, że na pewno jest ona znacznie mniejsza, ale trzeba poczekać na te wyliczenia. Nie ma czasu czekać na te wyliczenia, dlatego że od tego zależy los kilku tysięcy pracowników i należy jak najszybciej doprowadzić do sytuacji takiej, że będzie przedstawiona i potwierdzona ta kwota, która de facto została poszczególnym stoczniom udzielona. My jesteśmy pewni dlatego, że w momencie, kiedy ktoś daje jakąkolwiek pomoc, na swoich kontach ma tą kwotę wpisaną, a także instytucja przyjmująca na swoich kontach tą kwotę też ma wpisaną. I jesteśmy pewni, że Stocznia Gdańska otrzymała minimalną pomoc publiczną w wysokości niecałych 36 milionów złotych. Panie prezesie, a skąd pan minister wyssał tą kwotę opiewającą na prawie 750 milionów złotych? No tutaj różne, w międzyczasie pan minister różne rzeczy mówił na ten temat. Na szczęście później się zreflektował i mówił, że na pewno jest ona znacznie niższa, natomiast nie wyjaśnił tego, skąd ta kwota się wzięła, a na te wyjaśnienia naprawdę czekamy, bo to jest bardzo ważna decyzja, aby na ten temat móc się coś dowiedzieć. W sprawie pomocy publicznej pan przewodniczący Karol Guzikiewicz. Tak, oczywiście to jest sedno sprawy, bo Komisja Europejska nie zajmowałaby się stocznią, gdyby nie ta pomoc publiczna. I kilka dni temu na posiedzeniu Komisji Skarbu w Sejmie doszło również do pewnego spięcia, że pan minister to potwierdził, że nie wiedział. Tłumaczył się, że to nie on wysłał, że ktoś inny wysłał. I tu jest właśnie główny powód. Stoczni Gdańskiej dzisiaj nie można formalnie uratować, ponieważ do Brukseli nie można oddać dokumentu bez wielkości pomocy publicznej. Tak pan minister tłumaczył się kilka dni temu posłom. W momencie, kiedy myśmy ujawnili dokument, nie tylko stoczniowy, ale również UIK-u, że były różne kwoty, pan minister jakby próbując się oczyścić, wszystko zwalił na inny urząd państwowy, też urząd, który podlega temu rządowi. I zażądał publicznie, że żąda w trybie natychmiastowym od pani prezes urzędu o wyliczenie tej kwoty. No to jest sedno sprawy. No ktoś, ja powiem tak, że ktoś komuś zależało, żeby tą pomoc pokazywać inną. Ja przykłady, że ja powiem tak, że jeszcze raz wracając do troszeczkę do historii, ale to jest bardzo ważne. Po co to robiono? No ktoś lobbował, myśląc tu o deweloperach, patrząc, że w 97 roku zabrano tej stoczni ponad 70 hektarów, tak zwanej do firmy Synergia, sprzedano później to funduszom inwestycyjnym, ponieważ to już było za mało, a ceny gruntów już się ustabilizowały, bo przez te 10 lat ceny gruntów tylko rosły, więc trzeba było zlikwidować Stocznię Gdańską obecnie, żeby następną działkę tereny K3 i tereny wyspy sprzedać. A najlepszy przykład jest to, że firma ISD, która po kupnie stoczni w listopadzie tego roku działkę K3 wyceniała na 37 milionów złotych, takie zobowiązanie odkupu miała od Stoczni Gdynia, nagle dostała zgodę od ministra Grada na sprzedaż tej działki, tej samej działki, jeżeli już nie będzie produkcyjna, tylko pod mieszkalnictwo, za kwotę 190 milionów złotych. Więc dlaczego Stocznia Gdańska jest niszczona? Ano dlatego, nie dlatego, że tu była Solidarność, nie dlatego, że my kogoś tam popieraliśmy w wyborach, PiS, czyli tego, tylko dlatego, że cały czas chce się zlikwidować, żeby otrzymać dochody z działek, które są tutaj, na terenie stoczni. Po stronie prawdy, drodzy państwo, dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie, nasz dzisiejszy reportaż interwencyjny transmitowany z historycznego miejsca. Przy nas pomnik poległych stoczniowców, miejsce przelanej krwi robotników, którzy walczyli o godność i wolność naszej ojczyzny. Historyczna brama Stoczni Gdańskiej i dzisiaj towarzyszące nam transparenty. Obrona stoczni i stoczniowców jest naszą powinnością. Spadnie z oczu łuska, gdy was Tusk wytuska. Walka o przetrwanie Polski.
polskiego przemysłu stoczniowego. Przetrwanie tego zakładu pracy w dalszym ciągu trwa. Wiele tajemnic, tajemnic, które nie chce przedstawić stoczniowcom, polskiemu społeczeństwu, polski rząd. Czy rzeczywiście ten rząd służy polskiej racji stanu? Spod Stoczni Gdańskiej żegnają się z państwem Gabriela Gawron oraz ojciec Piotr.